Cześć, z tej strony Ola Gościniak z bloga Jestem Interaktywna, na którym uczę, jak wykorzystywać nowe technologie, aby rozwijać swój biznes online. W tym materiale wideo chciałabym Ci przedstawić nową aplikację Clubhouse. Clubhouse jest nowym portalem społecznościowym, który opiera się na audio, czyli można w nim prowadzić rozmowy głosowe w pokojach z wieloma osobami. W tym materiale zobaczysz, co to jest Clubhouse, jak wygląda od środka, jak założyć konto oraz jak używać tej aplikacji od środka. Jeśli interesuje Cię więcej informacji o Clubhouse, na czym polega ta aplikacja, jakie są plusy, minusy, to zapraszam Cię do artykułu na moim blogu, gdzie poznasz więcej informacji na ten temat. Artykuł znajdziesz tutaj, tu się wyświetli link do niego oraz będzie w źródłach do tego materiału wideo. Ja na potrzeby tego materiału przygotowałam telefon. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał wideo, aplikacja Clubhouse jest dostępna tylko na iPhone, czyli tylko jabłuszko ma dostęp do tej aplikacji. Twórcy mówią, że pracują nad wersją na Androida, natomiast warto tutaj, nie wiem, kiedy będziesz ten materiał wideo oglądać, jeśli niedługo po jego wrzuceniu, to prawdopodobnie będzie nadal wersja tylko na iPhony, iPady. Więc warto na to zwrócić uwagę. Ja już mam tutaj telefon przygotowany, odpalam aplikację i będę pokazywała, jak to wygląda od środka. Dostałam wiadomość z zaproszeniem. W tej chwili Clubhouse jest dostępny tylko na zaproszenia, czyli od osoby, która już jest w Clubhouse, musisz otrzymać SMS-owe zaproszenie. Jak już takie SMS-owe zaproszenie otrzymasz, możesz kliknąć link, następnie przejść do App Store i w App Store zainstalować aplikację, a następnie kliknąć Otwórz. Pierwsze, co musisz zrobić, to Get Your Username. Jako, że już mam aplikację, to wybieram Have an Invite Next Sign In, czyli drugą wersję. Jeśli nie miałabyś jeszcze zaproszenia, to wybierasz tą pierwszy guzik, który możesz zarezerwować swój username do czasu, kiedy otrzymasz zaproszenie. Następnie musisz potwierdzić swój numer telefonu i następnie możesz ustawić swój profil. Możesz to zrobić albo ustawienia pobrać ze swojego Twittera, albo dodać manualnie. Wybieram manualnie i podaję swoje imię i nazwisko. W aplikacji Clubhouse posługujemy się imionami i nazwiskami swoimi, nie jakimiś loginami. I następnie podaję username. Ja wybrałam Ola Gościniak, więc jak oglądasz ten materiał, to możesz mnie śledzić. Link pewnie wrzucę także tutaj, bądź dodatkowo w materiałach. Czyli małpa Ola Gościniak, zapraszam Cię do obserwowania. Następnie można dodać zdjęcie i też dać dostęp do książki z kontaktami. Następnie możesz wybrać swoje zainteresowania, aby odnajdywać pokoje tematyczne, które Ciebie interesują. Mamy tutaj różne kategorie: rozrywka, życie, wiedza. Ja wybieram kategorie związane z wiedzą, z technologią, bo są to tematy, które mnie najbardziej interesują. Następnie można też wybrać interesujące języki. Niestety na ten moment nie ma tutaj polskiego, więc można wybrać, jeśli masz takie zainteresowania językowe, z tych, które są tutaj dostępne. Więc jak widzisz, jest tutaj dosyć dużo różnych tematycznych kategorii. Przejrzyj je dokładnie i wybierz tą tematykę, która interesuje Ciebie najbardziej. Dzięki temu te treści będą dopasowane do tego, co jest dla Ciebie ważne, interesujące, na jakie tematy chcesz znaleźć pokoje tematyczne w aplikacji Clubhouse. Następnie dostaję sugestie, kogo mogę obserwować w aplikacji. Mogę wybierać z tych sugestii.
I następnie mam ustawienia o powiadomieniach. Ja nie chcę powiadomień, więc wybieram nie. I tak wygląda Clubhouse od środka. Tutaj na stronie głównej widzę pokoje tematyczne. Na ten moment są nie wszystkie polskie, ale to dlatego, że to będzie dostosowane, kiedy już zacznę obserwować większą liczbę osób, które są z Polski. W momencie, kiedy chcę wysłać zaproszenia innym osobom, wybieram kopertkę z gwiazdką. I jeśli mam już jakieś kontakty w skrzynce, to one się tutaj, kontakty zapisane w telefonie, to one w tamtym miejscu się pokażą i będę mogła je wybrać i wysłać zaproszenia do innych osób. Następnie mogę przejść do kalendarza i zobaczyć Upcoming for You, czyli są to pokoje, które już są zaplanowane i jest i podana data oraz opis i osoby, które są w tych pokojach. Mogę też tutaj zobaczyć, jakie aktywności są, w których są informacje o tym, kto zaczął mnie followować i jakie pokoje zostały zaplanowane. I w swoim profilu mogę tutaj zmienić awatar, dodać informacje o bio, o swojej biografii, w tym miejscu klikając na biografię. I tutaj mogę napisać tekst. Warto jest uzupełnić. Najważniejsze są dwie pierwsze linijki, ponieważ one będą widoczne w propozycjach do polajkowania i też jako profil, jak się do nas wejdzie, jako dwie takie linijki najważniejsze i dopiero jak się kliknie na nie, to będzie rozwinięta dalsza część tekstu, opisu w bio. Ja tutaj dodaję na zasadzie hashtagów na razie mój opis, natomiast jaki jest mój aktualny opis, zachęcam Cię, żeby wejść na moje konto w Clubhouse Ola Gościniak bez polskich znaków, ponieważ jest to rzecz, którą dostosowuję często na bieżąco do tego, co się najlepiej sprawdza, więc aktualną wersję zobaczysz u mnie w profilu, jak to wygląda. Kolejna rzecz to polecam, żeby połączyć Clubhouse z Instagramem, ponieważ to jest jedyny możliwy link razem z Twitterem, który można dodać w profilu, więc warto to zrobić, bo wtedy możesz odsyłać do swojego miejsca w sieci. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, to wykadrować, dodać zdjęcie profilowe i warto się jego trzymać, nie zmieniać, bo najczęściej to po nim będziemy rozpoznawani przez osoby, które z nami rozmawiają, z którymi uczestniczymy w pokojach tematycznych. Więc tak wygląda profil, na którym mogą zaglądać inne osoby. Co jest istotne, trzeba jeszcze potwierdzić swój e-mail na początku, kiedy zaczynamy korzystać z aplikacji Clubhouse. Po prostu w tym miejscu warto podać swój adres e-mail i otrzymamy wtedy na swojego maila wiadomość, której potwierdzającą ten adres e-mail. Weszłam teraz jeden przykładowy pokój, jak on wygląda. Tak wygląda od środka, jest to pokój od clubhousepolska.com i tutaj widać osoby, które w tej chwili uczestniczą na scenie i się wypowiadają. Najpierw są widoczne osoby, które są na scenie, następnie są widoczne osoby, które są zafollowowane przez osoby, które są na scenie, a na samym końcu jest reszta odbiorców. Osoby, które są na scenie, mogą uruchamiać mikrofon, wypowiadać się, rozmawiać ze sobą. Mamy też moderatorów z taką zieloną gwiazdką przy imieniu, dzięki którzy mogą moderować tą dyskusję, zarządzać nią, dodawać nowe osoby na scenę, które także będą mogły udzielać głosu. Osoby nowe w aplikacji mają taką czapeczkę w lewym dolnym rogu przy swoim zdjęciu z taką z fanfarami. Ona po tygodniu, od kiedy jesteśmy w aplikacji, znika. Jakie mamy możliwości w takim pokoju, w którym rozmawiamy? Ja w tej chwili dołączyłam do sceny, czyli wypowiadam się, więc mam na dole takie opcje jak Leave Quietly, czyli mogę po cichu wyjść z tego pokoju. Mam jeszcze plusik, w którym mogę zachęcać inne osoby, żeby dołączyły do tego pokoju rozmową i mam też mikrofonik, za pomocą którego mogę wyłączać i włączać mikrofon i udzielać się w dyskusji. Jeśli dopiero jestem w pokoju na samym początku, to w prawym dolnym rogu będzie taka łapka, którą mogę nacisnąć, aby ją podnieść rękę i dać znać, że chciałabym się wypowiedzieć, chciałabym dołączyć do sceny. Dopiero wtedy mamy możliwości włączania mikrofonu. Jeśli chcę przejść do wszystkich pokojów, to wtedy klikam All Rooms w lewym górnym rogu i mogę wtedy przejść z powrotem do tych wszystkich pokojów. Następnie, jak dodać nowy pokój, swój własny pokój? Klikam na ikonkę kalendarza,
Następnie w prawym górnym rogu jest kalendarz i plusik i mogę dodać nowy pokój. Dodaję nazwę pokoju, mogę dodać inne osoby, z którymi będę prowadziła dyskusję. To jest ważna sprawa, ponieważ im więcej jest osób, tym też większej liczbie osób, bo wszystkim followersom tych osób się pojawią informacje na ten temat, że ten pokój ma miejsce. Następnie wybieram datę, czas i description, czyli opis tego pokoju, troszeczkę dłuższy, gdzie mogę opisać co i jak. Ja Was zapraszam w każdy wtorek o godzinie 8. Ja prowadzę swój pokój, jesteśmy interaktywni na różne tematy właśnie związane z tym, żeby technologicznie wspierać biznes online, najczęściej powiązane z WordPressem. Możesz tutaj po dodaniu takiego pokoju go udostępnić, dodać do kalendarza i pozyskać link, którym będziesz się posługiwać na przykład w social mediach jako promocję. Można też zrobić screen wtedy takiego pokoju zaplanowanego i wrzucać do różnych innych social mediów. Klikam Start the Room i wtedy pokój się otwiera i ja jako moderator mogę zapraszać inne osoby do uczestniczenia w nim. Już wiesz, jak wygląda aplikacja Clubhouse od środka. Na ten moment, kiedy nagrywam ten materiał, potrzebne są zaproszenia, żeby do niej dołączyć. Zaproszenia możesz otrzymać od osób, które już są w tej aplikacji zarejestrowane i raz na jakiś czas cyklicznie różne osoby mogą dostać kilka zaproszeń do rozdania. Jeśli masz iPhone'a i chcesz otrzymać zaproszenie, to możesz dać znać tutaj pod tym materiałem wideo. Być może dzięki temu inne osoby będą mogły podzielić się z Tobą swoim zaproszeniem. Jeśli także potrzebujesz więcej informacji na temat Clubhouse'a, przeczytaj artykuł na moim blogu. Jest tutaj dostępny link. Następnie zapraszam Cię też do dwóch źródeł, dwóch miejsc, w których możesz otrzymać więcej informacji na ten temat. Jest świetnie prosperująca grupa na Facebooku, która się nazywa clubhousepolska.com, której możesz też dać znać, że potrzebujesz zaproszenia i osoby, które są w tej aplikacji, myślę, że chętnie się z Tobą nimi podzielą. Jest też druga grupa na Facebooku clubhouse.pl, w której też możesz takimi zaproszeniami się dzielić i otrzymywać od innych członków grupy. Zapraszam Cię do obserwowania mnie na Clubhouse i zapraszam Cię do mojego cyklicznego pokoju we wtorki o godzinie 8. Do zobaczenia na Clubhouse, a na zakończenie jak zwykle zapraszam Cię do podnoszenia łapek w górę przy tym materiale wideo i subskrypcji, aby otrzymywać więcej materiałów wideo, które nagram na YouTube. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia, być może na Clubhouse. Cześć, pa, pa!